wypalił na nos. Maybe it's better. Give me a second one. Okay, it's okay. Okay, it's okay. It's not company. Okay. Dla ciebie ciekawe, czy co? Tak, yeah. Michał Rogozicki startuje, tak. Jesteśmy gotowi? Tak. Let's go. Ion Surdu, przed swoim debiutem na gali KSW. Ion, jak twoje odczucia? How do you feel ahead of the KSW debut? I feel very good. I have a good. I prepare very good because I change my gyms. I train now in Shark Top Team, and I have a very good training camp for this debut. Czuję się świetnie. Zmieniłem mój klub na Shark Top Team łódzki i czuję się znakomicie przed moim debiutem. Świetnie przygotowany. No właśnie, to może trochę o tych przygotowaniach, jakbyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało i w jaki sposób one przebiegały i z kim tam dokładnie się przygotowywałeś. Who was your main sparring partner, etc. Okay, I move in Shark Top Team in this August. I train three times per day. Every time my head coach is Zabor. Zabor, yes. And legend. The legend, yes, of course. And my sparring partners be Kamil and a lot of good guys, high levels MMA fighters there. And the same I train in Octobus for wrestling with Popovsky. He's a really good wrestling coach. I think he's the best wrestling coach in Poland. Przeniosłem się do Shark Top Team w sierpniu. Od tego czasu trenuję tam pod okiem trenera Zaborowskiego oraz do Shark Top Team oczywiście i tam trenuję pod okiem trenera Zaborowskiego. Sparowałem głównie z Kamilem Szymuszowskim? Yes. Z Kamilem Szymuszowskim. Trenuję także w klubie Octopus Łódź, tam szlifowałem swoje zapasy z trenerem Dawidem Pepłowskim, który w mojej ocenie jest najlepszym trenerem zapasów w Polsce. W twoim narożniku nie będzie ani Łukasza Zaborowskiego, ani Dawida Popowskiego, zdaje się, także kto będzie stanowił sile twojego narożnika? Yes, of course, not be in my corner never. In my corner I think I've been only my manager, Wojtek, another one coaches of Shark Top Team, Emil, and I think that's it. W moim narożniku będzie mój menadżer oraz jeden z trenerów innych z Shark Top Team, czyli trener Kamil. Emil Grzelak. Wiele osób sobie ostrzy zęby na waszą walkę. Tomek Ronowski zawsze daje twarde, mocne pojedynki, to udowodni w reality show tylko jeden. No i sporo osób typuje, że wasza walka skradnie show. Czy po twojej stronie jest podobne podejście i chcesz dać najlepszy pojedynek w swoim debiucie? Fight of the night, so do feel the same. Yes, of course. I look in that Tomas Romanowski. I see he is very dangerous, very hard fighter. But I'm the same as very hard, very, very motivated for my debut. And of course, I think my fight will be fight of the night. And I need I win, and I must take the bonus. Zdecydowanie Tomek Romanowski to bardzo twardy, mocny przeciwnik i walczy w bardzo fajny sposób, cieszę się w ogóle na ten pojedynek i tak zgadzam się, że nasza walka będzie walką wieczoru, co więcej ja wygram i zgarnę też bonus. Jak w ogóle do tego doszło, że trenujesz w polskim klubie Shark Top Team? Why are you training in Shark Top Team right now? It's a long story, but we have time. Yes, of course. In Tiger Muay Thai, I train and I meet with my friends and now my manager Wojtek, and he say every time he say how training people here and how MMA level is very high level, and I move here and check Shark Top Team, and I love it, this gym, because I feel like my home, but it's better like my home because here have a lot of sparring partners, a lot of trainers, and a lot of high level trainers, because he been on this road, and for me it's perfect. Kiedy trenowałem w Tiger Muay Thai, to spotkałem tam mojego menadżera Wojtka i on za każdym razem powtarzał, że świetnie, że w Polsce jest bardzo wysoki poziom, nie tylko MMA, ale właśnie treningów i zawodników oraz trenerów.
No i stwierdził i on, że przyjedzie i sprawdzi. Przyjechał, sprawdził i rzeczywiście czuje się tutaj jak w drugim domu, a nawet lepiej niż jak w domu, ponieważ jego tutaj na miejscu są świetni trenerzy, którzy znają się na swojej robocie i też no, mają osiągnięcia, dlatego no, znakomicie mu się tu trenuje. Łukasz Zaborowski, który jest trenerem, Zabor, który jest trenerem teraz, był w programie, był w tym show, tylko jeden między innymi gdzieś tam z, również swoim teraz najbliższym rywalem, mógł go podglądać, troszkę tych mocnych, ale też słabszych stron jego zobaczyć z zupełnie innej perspektywy, to się przyda? Będzie tutaj jakieś dodatkowo jeszcze zaskoczenie dla rywala w związku z tym? Did he say anything about like his strengths and his disadvantages? Yes, I see Lukas Zobarowski being on this TV show and train my opponent. We prepare for him. We're studying him because I'm studying, but Zabor know him, and we prepare a lot of surprise for Romanowski, and will be perfect for me. Tak, wiem, że Zabor był jednym z trenerów, tylko jeden, i oczywiście on go studiował mojego rywala, zarówno jak i ja też dużo przyglądałem się Tomkowi i proszę nam wierzyć, mamy przygotowane wiele niespodzianek dla Romanowskiego. Skoszyłeś na zastępstwo z Adriana Bartosińskiego, więc jak długi był twój okres przygotowawczy i czy był wystarczający? To fight with Adrian Bartosiński, so when did you receive the information about the fight and how much time did you have to prepare for this fight? I reserved the information for my fight I think 3 or 4 weeks ago. It's not a lot of time, but for me is okay because I'm every time training, I'm every time ready, and in the last part of my training camp is for 3 or 4 weeks, and I prepare for Romanowski and prepare in Octopus with the guys which won fight with him in reality show and. Will be good, will be perfect. Dowiedziałem się jakieś 3-4 tygodnie temu, ale to nie problem, ponieważ no, po prostu trenowałem wcześniej i tak, a te 3-4 tygodnie to jest właśnie ten okres, który jest potrzebny, żeby przygotować się pod konkretnego zawodnika. Szykowaliśmy się pod niego w Shark Top Team, ale też w Octopusie trenowałem z gościem, który wcześniej się bił z Tomkiem Ranowskim, przypis mój, to chodzi o Marcina Krakowiaka oczywiście, więc no, mieliśmy czas, żeby się przygotować pod Tomka odpowiednio. Rozumiem, że wizyta w Shark Top Team to nie jest tylko obóz przygotowawczy, tylko zamierzasz zostać na stałe, więc pytanie, czy zamierzasz poznać nasz piękny język? Do you want to know Polish better, Polish language better? I not stay only for this fight in Shark Top Team and in Poland, because I have a lot of trouble here. I hear not only for one fight, I hear for the belt, KSW, and I think I stay here 1 year, 2 years, but after we'll be see. Okay, do you want to learn Polish or about Polish language? Yes, every day I learn Polish, I learn English better because is good for me, and I understand little bit Polish, you know, because I know Russian and is little bit the same, but I understand Malenka. Mala. Na pewno zostanę nieco dłużej w Shark Top Team, ponieważ zamierzam zdobyć pas KSW, więc pewnie przez rok, 2 lata pobędę w Łodzi. Co będzie dalej, to zobaczymy. A jeśli chodzi o język polski, to tak, uczę się języka polskiego, uczę się też angielskiego. Staram się poprawiać w obu tych językach. No i dużo rozumiem z polskiego, ponieważ jest podobny do języka rosyjskiego, ale cały czas się uczę też mówić w tym języku. Czy decyzja zostania tutaj w Łodzi i trenowania w Łodzi to jest decyzja dlatego, że walczysz w polskiej organizacji, czy poziom polskich klubów jest na tyle ciekawy, że warto tu zostać? The level of competition in Polish Polish gyms is so good that you want to stay here? I stay here at Shark Top Team because not only for KSW, but in Polish MMA is very high level, you know, because in Romania is not, I not have sparring partners, I not have a lot of people which want go in my gym and training every day, but here is every time all the people train. If
you know, every time training is for me is perfect place because I'm every time learn and I want go up in my career and I want be better today like yesterday. W Polsce jest po prostu bardzo wysoki poziom MMA i dlatego tutaj chcę zostać, bo w Rumunii nawet nie miałem za bardzo z kim sparować, a tutaj każdego dnia wszyscy trenują, do tego no każdego dnia po prostu jest trening za treningiem i można bardzo dużo tych różnych zawodników spotkać i z nimi się mierzyć, więc to jest dla mnie idealne. Chciałbym po prostu każdego dnia być coraz lepszy i tutaj są idealne warunki do tego, żeby się poprawiać. Na koniec, ile kilogramów zostało do zbicia jeszcze? How much weight do you have to cut from now? Not more. 10-11 kilogramów. Okay, nie dużo, około 10 do 11 kilogramów. Puszczenie moczka oczywiście. Okay, thank you very much. Dziękuję bardzo. No i pozdro.